Cześć. Co robisz w momencie, w którym upadasz albo jesteś o krok od poddania się, prowadząc biznes, dochodząc do swojego celu, nie możesz go zrealizować i tak dalej. Poddajesz się czy walczysz dalej? Co zrobisz w momencie, w którym upadniesz na totalne dno? Ja zawsze myślałem, że to jest takie proste. No upadam, idę dalej do przodu i nie zastanawiam się tak nad tym, co się wydarzyło teraz, co się wydarzyło parę dni wstecz. Przecież możemy się z wszystkiego podnieść. W momencie, w którym przychodzą do ciebie problemy, i to z reguły jest tak, że jest dobrze przez jakiś tam okres czasu, a potem się wszystko zaczyna walić na głowę. Jedna rzecz, druga rzecz, trzecia rzecz. Wtedy dopiero faktycznie przychodzi ten moment, w którym możesz się złamać, w którym można się poddać, zniechęcić do dalszego działania, do robienia czegoś kolejnego w życiu, czegoś nowego z reguły. No i przychodzi jakaś, powiedzmy, depresja, jakieś załamanie. Ja osobiście miałem to jakiś miesiąc, dwa miesiące temu właśnie przyszła na mnie taka katastrofa, powiedzmy, biznesowa, upadłem totalnie. No ale powiedzmy się zaczynam zbierać, idę do przodu, nie poddałem się, zaczynam robić coś nowego, wreszcie mam odwagę spróbować czegoś swojego, a nie tylko tego, co wypada robić, żeby jakoś się trzymać na powierzchni, i wróciłem do moich źródeł, do moich podstaw, do mojej pewnej tam Biblii biznesowej, i każdemu z Was chętnie ją, serdecznie ją polecam, ponieważ uważam, że jest to jedna z najlepszych książek, jakie w ogóle, nie wiem, pojawiły się w moim życiu, i książka, która tak naprawdę parę lat temu zmieniła moje życie i nadal je zmienia, ponieważ za każdym razem, kiedy do niej wracam, odkrywam coś nowego, inaczej ją rozumiem i mogę inaczej stosować polecane w niej techniki. Jest to książka Napoleona Hilla, Myśl i bogać się, którą serdecznie polecam Wam kupić. To jest chyba najlepiej wydane 40 zł w życiu. Uważam, że każdego na to stać, żeby odłożyć, zrezygnować z paru przyjemności i zainwestować w tą książkę, bo naprawdę warto. Jest w niej masę ciekawych historii, ciekawych porad, takich z życia wziętych różnych anegdot, które mogą po prostu i Ciebie podnieść na duchu i pokazać Ci, jak dalej działać do przodu.